Dziś pogadamy o tym. Panu wyciągnęł kilka rzeczy, które zepsuł wyświadomości młodych ludzi. Tym bardziej, że głównie młodzi ludzie go słuchają i żeby było jasne, nie jestem jakimś tak, nie wiem, totalnym przeciwnikiem, bo są rzeczy, w których ma rację, jak na przykład spojrzenie na liberalizm, czy szeroko pojętą wolność człowieka, albo całkiem sensownie wypowiada się o homoseksualistach, czy kobietach, choć używa do tego nieodpowiednich słów. Także wiele tych rzeczy jest jak najbardziej słuszne, jednak jest kilka tych elementów, z którymi przesadza i właśnie o nich porozmawiamy. Szkolnictwo, pan odnośnie edukacji młodych ludzi, ma wiele ciekawych postulatów. Swego czasu na przykład pojawił się postulaty dotyczący płatności za szkoły i całkowitej prywatyzacji owych szkół. Jeśli kogoś nie stać na naukę, nie uczy się słuchać po prostu, no jakie to jest głupie, tak? Wykształcenie jest absolutną podstawą i wiedzę trzeba niestety wciskać na siłę, aby ludzie wyszli na ludzi, a nie na idiotów. Jest postulat, że jak kogoś nie stać na naukę, to się nie nauczy. No i co? Pogłębi to masy niewykształcone, bo dziś, gdy edukacja jest darmowa, nieważne z jakiej rodziny dziecko pochodzi, nieważne, że pochodzi z totalnej patologii, może własnym wysiłkiem wyjść z tego. A jeśli szkoły byłyby płatne, ma przerąbane do końca życia. To samo tyczy się postulatu, że szkoły nie powinny być obowiązkiem. Korwin powiedział, że rodzic wie lepiej, czy posłać swoje dziecko do szkoły, czy nie. Na pewno są tacy, którzy to wiedzą, ale nie wszyscy. I wracamy do kwestii patologicznych rodzin. Jeśli taka patologia nie wyśle dziecka do szkoły, to będzie owe dziecko skazane na patologię w przyszłości, a obowiązkowe szkolnictwo daje mu możliwość wyjścia z tej patologii. Więc jeśli już ktoś się upiera, że rodzice wiedzą lepiej, jak kształcić dzieci, to niech przynajmniej jakoś instytucja tego pilnuje. Bo nie, rodzice nie wiedzą lepiej. Państwo wie lepiej, jak wykształcić dzieci, bo nie każdy rodzic zdaje sobie sprawę z tego, jak powinno być. A dowodem na to jest choćby ta afera antyszczepionkowców, którzy są po prostu zwykłą sektą i w jakiś dziwny sposób zawładnęli dużą częścią społeczeństwa. Płatna opieka zdrowotna, czyli kolejny postulat pana Korwina. Jest to prywatyzacja służby zdrowia. Uważa on, że NFZ jest zbędny i powinni być tylko prywatni lekarze. No a jak ktoś ma ciężką sytuację życiową, wiecie, nie mówię o nierobach, ale kogoś dotknie taka choroba, że nie może pracować, albo zostanie oszukany, bądź okradziony, w takiej sytuacji jest skazany na śmierć. Po prostu. Poza tym, co za głupi postulat ktoś chce Płacić na ubezpieczenie to płaci i chodzi państwowo. Jak ktoś nie chce, to niech nie płaci i chodzi prywatnie. O tak, teraz mamy wybór. Po co ten wybór nam zabierać? Prawa wyborcze. O demokracji Korwin mówił wiele. Przede wszystkim zwraca uwagę, że idiotów jest więcej niż mądrych ludzi. Co jest oczywiście prawdziwe. I twierdzi, że niektórym osobom, na przykład kobietom, należy zabrać prawo wyborcze. Tylko dlatego, że Korwin tak twierdzi. Fakt, demokracja nie jest najlepsza, bo to jest nieuczciwe, że głos doktora nauk ekonomicznych liczy się tak samo jak głos Stasia spod sklepu. Ale zabieranie komuś głosu przez coś, za co no, nie jest winny, jest co najważniejsze. Najmniej nieodpowiednie, bo przez to, że ktoś głosuje, to wyraża swoje zdanie, więc jak mamy wolność słowa, to powinniśmy móc powiedzieć, kto powinien rządzić. Ostatecznie jaka zmiana może mieć sens? Jedynym osobom, którym jeszcze ja bym zabrał prawo głosu, to osoby bez średniego wykształcenia, bo dla mnie wykształcenie średnie to takie minimum, które normalny, rozumny człowiek posiada. Ewentualnie bym trochę zakłócił tę równowagę głosów, na przykład głos doktora albo profesora liczy się, nie wiem, podwójnie. To miałoby sens. Tak przynajmniej myślę. A jak wymyślicie, dajcie znać w komentarzach. Dyktatura, a co jeśli wyeliminujemy demokrację? Korwin ma swój plan. Twierdzi, że lepsza będzie monarchia, czy też dyktatura. Bo zarówno monarchia, jak i dyktatura to absolutyzm. To jest tak naprawdę tylko nazwa, i pod monarchią można podciągnąć dziedziczenie tronu. Czy w takim razie Kim cong jest monarchą? No nie bo się tak nie nazywa. Dyktatura to współczesna odmiana monarchii absolutnej bądź despotycznej. Różnica jest taka, że monarcha absolutny sprawuje władzę w całym państwie wedle ustalonych praw. Despotycznego monarchy żadne prawa nie obowiązują. No i podstawowy argument jest taki, że dyktator jest jeden, a ludzi cała masa i łatwiej o jednego mądrego dyktatora niż o całe mądre społeczeństwo. Racja. I dyktatura jest dobra, póki dyktator ma takie poglądy jak ty. Wyobraźcie sobie, że dyktatorem zostaje ktoś o kompletnie odmiennych poglądach. Na przykład, jesteś nacjonalistą, a dyktatorem zostanie Anna Grodzka i wprowadza transeksualizm totalny, terror, po prostu. Straszne by to było, nie? I nawet jeśli pierwszy dyktator będzie dobry, drugi będzie dobry, dziesiąty będzie dobry, to w końcu jakiś sześćdziesiąty ósmy trafi się zły i słaby i doprowadzi to wszystko do upadku. Socjalizm. No właśnie, Korwin stworzył mit złego socjalisty. Powiedział on między innymi, Bo przecież każdy socjalizm to ustrój niewolniczy. Do dziewiątego roku życia byłem socjalistą. Podobno każdy za młodu powinien nim być. Potem mądrzeje. Główną siłą napędową socjalizmu i komunizmu jest zawiść. Małpa jest znacznie lepszym wyborcą niż socjalista. Małpa bowiem, mając wyboru A lub B, głosuje losowo, a więc myli się raz na dwa razy. Natomiast socjalista myli się zawsze. Socjalista nie jest człowiekiem, lecz Bydlęciem. Socjalizm to potwór, który padnie. Takie rzeczy mówi. Na temat socjalizmu. I racja: socjalizm totalny jako ustrój państwowy jest bez sensu. Udowodniły to rządy Castro na Kubie, Mussoliniego we Włoszech, czy Lenina bądź Stalina w Związku Radzieckim. Państwo socjalistyczne czy komunistyczne jest skazane na upadek. Ale to, że socjalizm jako ustrój państwowy jest zły, to nie znaczy, że ogólnie jest zły. To tak jak altruizm. Altruizm jako ustrój państwowy to totalna głupota. Największa, jaką można wymyślić. Ale altruizm jako jeden z elementów działania, bądź pogląd jakiś cząstkowy, to cnota a socjalizm i kapitalizm muszą iść ze sobą w parze, bo inaczej są bez sensu. Przykład takiej współpracy? Niech każdemu obywatelowi państwa przysługuje roczny zasiłek socjalny, na przykład 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, tak żeby ktoś mógł przez rok nie pracować i robić co chce. Jasne, jedni by pili w tym czasie albo imprezowali, a później grzecznie wrócili do pracy jako sprzątaczel albo murarze. Ale inni przez ten rok dostawania darmowych pieniędzy może by poszli do szkoły albo na jakiś kurs, przez co potem... Roku zasiłku mogliby mieć lepszą pracę. Może by ktoś w tym czasie poświęcił się rozkręcaniu własnego biznesu i dzięki temu więcej byłoby polskich firm. A ktoś inny może by poświęcił ten czas na podróżowanie i uzyskałby równie cenne doświadczenie pozaedukacyjne. To przecież przykład jednego elementu socjalistycznego, który nakręcałby kapitalizm. Fakt: socjalizm przyniósłby wiele dziwnych tworów na świecie, tak samo jak kapitalizm, tak samo jak faszyzm, jak nacjonalizm i z każdej z tych opcji politycznych. Są ci dobrzy i ci źli. Ale jest jeden pogląd, który zawsze jest zły, to jest radykalizm. Warto umieć wziąć dobre cechy z jednej opcji, dobre cechy z drugiej opcji i je połączyć. Po co walczyć ze sobą? Jak można stworzyć coś silnego? Pedofilia. Zachowanie o charakterze pedofilskim ma pozytywne wydźwięki i jest dużo bardziej zasadne niż edukacja seksualna młodzieży. I okej, okay, Korwin wiele razy podkreślał, że jest przeciwnikiem pedofilii, wszelkie molestowania powinny być karane, ale nie wiedzieć czemu przybrał jako swój argument to, że pedofilia jest lepsza niż edukacja seksualna. Też do końca tego nie ogarniam i wiem, że środowiska lewicowe, głównie feministyczne, ostro przesadzają z tą edukacją seksualną, zmieniając ją wręcz w jakąś perwersyjną promocję swoich ich odchyłów. Ja miałem edukację seksualną w szkole, wychowanie do życia w rodzinie, to się nazywało. Jakoś nic złego tam nie dowiedziałem się. Czy to jest potrzebne? Nie wiem. Myślę, że nie zaszkodzi, tylko ważne, aby ten przedmiot był prowadzony rozsądnie i przez odpowiednią osobę, a nie przez nazifeministkę. Ekologia. Pan Janusz Korwin-Mikke twierdzi, że kolodze to złodzieje, a kryzys ekologiczny na naszej planecie to bzdura, dziura ozonowa, to kłamstwa. Lasy deszczowe nie są ani zagrożone, ani potrzebne. Zgodzę się tylko z tym, że ekolodzy to złodzieje, bo jest naprawdę niewielu zielonych, którzy faktycznie pomagają i walczą o naturę. Jednakże to, co najbardziej zwróciło moją uwagę, to lasy deszczowe. Korwin twierdzi, że nie trzeba o nie walczyć i że się przesadza. Ja powiem inaczej. Nie walczy się o nie, a powinno. Są siedliskiem wielu gatunków zwierząt. To w lasach deszczowych żyją niecywilizowane plemiona pierwotne i to jest ostoją natury na świecie. A jak się je wycina? Już Wam tłumaczę. Są duże instytucje, głównie arabskie, które potrzebują tego drewna. Płacą oni Latynosom bądź Indianom, aby wycinali dla nich te drzewa, a ci nie mając świadomości o ograniczonych zasobach naturalnych je wycinają za pieniądze, bo są głodni. Oni nie chcą tego robić, oni muszą to robić, bo dla nich te wycinanie drzew to jest jedzenie, a przy okazji nie wiedzą ile to kosztuje naszą ziemię. No i jak te problemy rozwiązać? Banał, nakarmić ich. To wszystko i zaznaczam, że to nie jest moja teoria, tylko teoria Cejrowskiego, a jemu w tej kwestii wierzał. No, tylko znowu wchodzi w grę ten zły i niebezpieczny socjalizm. Armia. A dokładnie chodzi o tę wypowiedź. Ja chcę mieć w wojsku ludzi, którzy lubią zabijać, bo od tego jest wojsko, żeby zabijało dla nas naszych wrogów, a dzisiejsi żołnierze to w większości tacy, którzy poszli, bo po 15 latach jest emerytura. Fakt, polscy wojskowi powinni być lepiej przeszkoleni, ale żołnierze, którzy lubią zabijać, Walczył na przykład w armii amerykańskiej i później wychodzą takie ciekawostki jak choćby masowe egzekucje na Bliskim Wschodzie, o czym opowiadałem w odcinku o wojnie z terroryzmem na kanale Inwigilator. Wojskowy to powinien być rzemieślnik którego narzędziem pracy jest karabin, czołg, mapa, samolot. Nie krwawy barbarzyńca, ale ktoś, kto potrafi załatwić sprawę szybko, łatwo i bezkrwawo. Dlatego zresztą tak ceni się polski grom, który potrafi wykonać misję z liczbą ofiar na poziomie minimum. Polscy żołnierze są cenieni właśnie ze względu na humanitaryzm. Przypominam choćby bitwę w Karbali o tamtejszy ratusz, o czym też opowiadałem na kanale Inwigilator. Gdybyśmy byli bestiami, to polscy żołnierze wycięliby w pienie napastników i jeszcze pierwszy. Nocy, ale złamaliby prawo wojenne i my byśmy byli tymi złymi, a dzięki temu, że są specjalistami, a nie barbarzyńcami, wygrali uczciwie i zostali bohaterami. Po latach, ale jednak. Mimo wszystko myślę, że polscy żołnierze powinni być faktycznie od walczenia, a nie urzędowania, bo tych mądrzących się urzędasów jest już po prostu za dużo. Armia paramilitarna. Po pierwsze Korwin powiedział, zamierzamy budować system obrony wzorowany na szwajcarskim, gdzie każdy obywatel jest żołnierzem. Co ci ludzie mają po prostu z tą Szwajcarią? To jest małe społeczeństwo, w którym obowiązuje federacja demokratyczna, a do tego jednym z najważniejszych czynników jest referendum, a w Polsce jak zorganizowano referendum, to nawet progu wyborczego się nie przekroczyło, więc Polacy nie potrafią własnego zdania wyrazić, a mają być żołnierzami. Dodatkowo Korwin powiedział, powinniśmy zadbać o silne wojsko polskie, wsparte organizacjami paramilitarnymi. Organizacjami paramilitarnymi? Wiele takich organizacji było w Afganistanie i doprowadziło to do tego, że talibowie przejęli władzę. Na inwigilatorze o tym również opowiadałem. Jak ktoś chce walczyć, niech wstąpi do wojska po prostu, a nie cały czas gada, że każdy powinien mieć możliwość obrony państwa, że każdy powinien mieć broń i niech... Idzie do wojska i będzie ją miał, no. Ja nie chcę bronić Polski, bo nie jestem żołnierzem. Gdyby wybuchła wojna, uciekłbym do Argentyny albo do Iranu i tam wspierał Polskę. Słowem, pisał co się dzieje, mówił o tym, bo walka to nie tylko strzelanie. Gdybym był typem wojownika, to wstąpiłbym do wojska, ale nim nie jestem. I właściwie nigdy nie byłem i nigdy nie miałem karabinu w ręku i nie będę go miał. I wielu polskich bohaterów nigdy nie miało karabinu w ręku, a mimo to wiele zrobili słowem i działalnością. Broń. No właśnie, o broni zrobiłem wiele odcinków, w których udowadniałem, że jest to absolutna bzdura. Korwin, jak wiecie, jest wielkim zwolennikiem posiadania broni. Wiem, zaraz powiecie o broni czarnoprochowej, że jest legalna, nic się nie dzieje złego. No to jak jest jej legalna, to sobie ją kupcie i po prostu się zamknijcie wreszcie. To ci zwolennicy broni są tak samo wkurzający jak antyszczepionkowcy. No dobra. Szwajcaria jest społeczeństwem zamkniętym, tak jak wspominałem, wykształconym, w którym każdy, kto posiada broń, przechodzi odpowiednie szkolenie. A w Polsce, chcesz mieć broń, to iść do służb mundurowych. Przejdziesz szkolenie, dostaniesz broń. Proste. A Stany. My mieliśmy tysiąc lat na ucywilizowanie się, oni mieli 20 minut. Kiedy my siedzimy w ciepłym pokoju i sączymy herbatkę, oni ganiają po pustyni ze strzelbami i polują na hieny. Europejczycy są bardziej rozwinięci niż te miejsca, gdzie w Stanach broni jest legalna. Zresztą, co tu się rozgadywać, w Polsce broń nie będzie nigdy legalna, bo przeszliśmy ten etap już dawno temu, Amerykanie dopiero go przechodzą.